No to chyba trzeba zacząć, ale najpierw intro. Dzień dobry. 4 dni. 4 dni, jak się nie goliłem. Miałem się golić wczoraj, ale nie ukrywam. Jakoś w pewnym momencie stwierdziłem, że nie chcę mi się golić. I odpuściłem, ale że golę się dzisiaj bardzo dawno niegolonym sprzętem albo sprzętem, którego producentem jest człowiek, od którego sprzętów ostatnio mało używam. Ostatni razem na zlocie forum brzytwa.org. Tak teraz spadła w moje ręce. Brzytwa. Od Eugeniusza Piotrowskiego, Piomet Częstochowa. Pokażę ją. I jeszcze coś przeczytam na jej temat, a to ładnie na temat, z czego została wykonana. Przeczytam słowa, które napisał na forum brzytwa.org, między innymi o tej stali i o tej brzytwie, to tylko chyba, że okładki. Ale przeczytam, co Eugeniusz o niej napisał. Oczywiście Eugeniusz ją wyprodukował, opakowanie również. Eugeniusz w Gieniu takie rzeczy robi. Brzytewka wygląda tak. Tu jest nawet napisane, albo tu pisze. O, jest napisane, powinno się powiedzieć. Wiem. Więc tu jest napisane Piomet. I tu też coś jest napisane. Z tyłu. Ale kurde, jestem ślepy. Po dzisiejszym dniu, po poniedziałku, pierwszy dzień po weekendzie, jeszcze koniec miesiąca, mam po prostu oczy przepalone od monitora. No i dlatego nie przeczytam, co z tej drugiej strony pisze. Ale jak nie zapomnę, to powiem następnym razem. Ale zanim cokolwiek jeszcze zacznę z tą brzytwą działać, to powiem wam, o co kaman. Brzytwa 13/16 cala, oprawa z tworzywa cyjano-oktanowego, twardość stali zahartowana na 59-61 HRC. 13/16, tak pisze Gieniu. No sprawdźmy, czy to by się, nie wiem, czy wy to w ogóle będziecie widzieć. Ale dajmy na to tego miejsca. O, tak, jest 13/16. No tak by było. Eugeniusz tutaj nas w błędnie wprowadził. Nie byłoby tego interesem, to bardziej jakby się pomylił on, czy ktokolwiek. Więc 13/16, brzytewka. No to proszę państwa, tak 13/16 to jest takie troszeczkę większe niż 6/8, a mniejsze niż 7/8, taka pomiędzy. I oczywiście brzytewka uśmiechnięta, i to dosyć mocno uśmiechnięta. Wykończenie grzbietu, tutaj taka fala płetwa, zwał jak zwał. Bardzo elegancko to wygląda, fajne nity. No wszystko elegancko wygląda, ale teraz zwilżę twarz, niech sobie zaraz wsiorbię wodę. I już wam powiem, co Eugeniusz o niej napisał, bo sobie zrobiłem ściągawkę. Myślę, że w tych okularach też doczytam. Stal. Otóż jest to stal 1.2510 albo 2510. O, wiedziałem, że mi nakapie. Według oznakowania DIN, odpowiednik stali O1, czy według oznakowania ISO 1.2825 albo 2825, nie wiem jak się te oznakowania powinno czytać. Są to znakomite stale na narzędzia ostrzowe. Stosowane są przez wiele firm produkujących brzytwy czy też noże. Te stale zachowują wyśmienite własności agresywności ostrza stali węglowej, a zarazem mają większą trwałość ostrza ze względu na bardzo dużą odporność na ścieranie. No i jest bardziej, no tak jak ja po prostu skopiowałem to, co Eugeniusz napisał, no jest to stal bardziej odporna na okruszenia krawędzi tnącej. Ma dość dużą zawartość węgla, bo 0,85 do 0,90% jest to mniej niż w słynnej stali C135 stosowanej przez Thierry Issard, ale przez dodatki stopowe jest
według mnie od niej lepsza. To co mówię, ja cytuję słowa Eugeniusza, nie według mnie, bo ja się na tym znam jak kura na pieprzu, ja tylko po prostu czytam. Klinki hartowałem w piecu specjalnie do tego celu przygotowanym. Jest to piec tyglowy z komorą grafitową, w której brzytwa do hartowania jest zawieszona pionowo. Pozwoliło to na lepsze, bo równomierniejsze nagrzewanie oraz zabezpieczyło przed deformacją. Ponadto komora grafitowa zabezpiecza przed odwęglaniem powierzchni detalu. Parametry zostały tak dobrane, aby uzyskać optymalne własności ostrza brzytwy, to znaczy twardość w granicach 59-61 HRC oraz drobną strukturę metalu. Parametry oczywiście po obróbce cieplnej sprawdzone pod mikroskopem oraz za pomocą twardościomierza Rockwella. Tyle proszę Państwa. Z brzytwą nic nie robiłem, brzytwę wyciągnąłem, tak robiłem, kilka fotek jej pyknąłem, brzytwa mi się bardzo podoba, te okładziny tak imitują taką masę perłową, no wygląda bardzo fajnie, do tego uśmiechnięta. Co jeszcze dzisiaj użyję? Użyję mydełka do golenia firmy Murphy & McNeil, Pisgach, coś takiego. Przed goleniem użyję Cuba 2.0, Evil chyba się on nazywa, po goleniu użyję Star Jelly Twee, tak by się ono nazywało, a teraz jeszcze sprawdzam, czy się nagrywa, bo jakby się nie nagrywało, to byłaby lipa, choćby nawet z tego powodu, że właśnie to jest pierwsze użycie tej brzytwy i chciałbym, żeby wszystko pykło, a przede wszystkim, żeby mi się to utrwaliło. Mydełko przegrzmocone do miski, która ma służyć przede wszystkim do wyrania piany pod goleniem brzytwą, ale ja używam do wszystkiego, ale muszę zmienić miskę, bo jeszcze tam mam ze 2-3, o których pewnie wiecie z poprzednich filmów. I tak wiecie, chwilę tą porobię, chwilę jeszcze w innej odpawa. Peksy mam brzytwy, nie brzytwy, tylko miseczki. Każdej muszę dać szansę, żeby sobie tak nie leżały w szafie. Jeszcze raz widzę twarz. Widzę twarz. Teraz nakładam troszkę Cuba na twarz i co? I mój 4-dniowy zarost będzie próbą, nawet nie tak dla mnie, bo to byłoby nieskromne, bo będzie próbą dla brzytwy, tak? Tak chciałem powiedzieć, nie, próbą dla mnie, o, na, właśnie. Pokuśkałem. To będzie próba dla mnie, czy sobie ja poradzę z 4-dniowym zarostem brzytwą Eugeniusza Piotrowskiego. Będziemy to zaraz widzieć, tylko troszeczkę ten zarost pomiziam jeszcze. Wetrę tak dokładnie ten pre-shave z tego powodu, że bezpośrednio z pracy wszedłem do domu i wiedziałem, że dzisiaj pierwszą rzeczą, którą muszę zrobić, to muszę właśnie grzmotnąć się brzytwą Gienka. Grzmotnąć się brzytwą Gienia, więc ja mówię 4 dni mija, oj coś mi się tu powłączało, muszę to wyłączyć, 4 dni mija, 16.05 mamy, ostatnio 16 też się goliłem, to był piątek, czy to był czwartek, czwartek to był, no, więc tak by to wyszło. Przetrę trochę ręce, teraz się biorę za wyrabianie mydła i jak nałożę to mydło, dopiero przewecuję brzytwę i cóż, i będziemy się dalej bawić. Pędzelkiem, którym będę wyrabiał mydło i którego będę używał do golenia, to jest pędzel od Paweł Peksa, a dokładnie gorączka, no bo knot kupiłem i osadził mi ten knot stando. No, więc osadził mi w tym pędzelku knot stando, a ja chyba mało troszkę dałem tego mydełka. Rączka w tym, bo ostatnio używałem te Los Jabones z Lecosera, ale nic, jak będzie mało, to będziemy mieli mało na twarzy i koniec. Rączka uderzy w miskę, to jest ten problem, że rączka jest właśnie gliniana, porcelanowa, nie wiem, więc tutaj może
dojść do zgrzytu. Na rączce gumka recepturka, bo przez to, że jest gliniana, jest gładka. Przez to, że jest gładka, przy lekko wilgotnych palcach mam uczucie, że może mi się wyślizgnąć, wiecie? I to jest takie zabezpieczenie przed tym, aby mi się rączka nie wyślizła i nie stukła się, i przy okazji, żeby mi tu na przykład nie stukła umywalki. Wiecie co? Ja tylko zawsze odkładam tu, co nie wiem, co tam nagle na stolik przy umywalce położyłem. Mydełko bardzo fajnie pachnie. Też takie mięsiste, też tłustawe. Bardzo przyzwoite te mydełka właśnie tego McNeil, tylko że nie pamiętam, co tam na nim pisze. Tyle, że go chyba troszkę mało dałem, a piszę na nim jeszcze raz. Mefien McNeil też bym te mydełka polecał. Akurat ten zapach mi w ogóle pyknął. Nie wiem jaki jest, ale mi pyknął. Przewetrzmy brzytwę. Powiem wam tak, czego nie powiedziałem. Brzytwa jest przez Eugeniusza od początku do końca wykonana, czyli z surowego blanka stali, z kawałka stali. Wyciął ją całą sam, zahartował sam, wszystko przy niej zrobił. Po prostu jedynie co to tej stali nie wykuł pewnie, ale nie pewnie tylko na pewno. Ale mówię, ale poza tym co mogę powiedzieć po pierwszych przejściach? Po pierwszych przejściach mogę powiedzieć, że jest bardzo fajnie. Czyli standard u Eugeniusza. Tak jak mówię, brzytwa jest naoszczona przez niego. Ja miałem przyjemność się golić brzytwą wyprodukowaną przez Eugeniusza, zmajstrowaną przez Eugeniusza z tej stali, jak byłem na zlocie, wiecie? Tylko wtedy mówiłem, że mi się ta brzytwa wydaje je troszeczkę za mało, że za słabo naszczona była. Teraz już nie ma tego problemu. Teraz tego problemu nie ma, więc brzytwa sobie radzi bez najmniejszych problemów. Więc i powiem wam, ta wielkość jest bardzo fajna. Fajnie, bo tył brzytwy też zaokrąglony, dupką można też sobie
bezpośrednio pod noc wjechać, nie tylko tutaj szpicem brzytwy. No powiem wam, idzie super, naprawdę, bardzo, bardzo fajnie. Jak to w brzytwach uśmiechniętych. Bardzo fajnie się też szyje taką brzytwą Woli. Więc tutaj no, rewelka. Ja bardzo lubię uśmiechnięte brzytwy. Ja bardzo lubię uśmiechnięte brzytwy, a widać, że mam twarz zmarzniętą, bo czerwona mi się taka zrobiła, bo co dopiero. No i dobra, twarz mam zmarzniętą, bo w rzeczywistości teraz mi tak odparowywuje dopiero, a chłodno się zrobiło na zewnętrznym, więc troszeczkę mi ta twarz tutaj sobie nie dociągnąłem, ale mówię, uśmiechnięta dosyć mocno brzytewka, jeszcze tak dokładnie ona, miejsce przyłożenia tego ścinanego zarostu ma troszkę inne, troszkę mniejsze w rzeczywistości i mówię, trzeba się jednak do niej troszeczkę przyzwyczaić, ale powiem wam, całkiem fajnie idzie. Jeszcze troszeczkę, no tak jak mówię, troszeczkę mało sobie tego mydła zrobiłem, jestem przyzwyczajony. Zawsze, że troszkę więcej sobie robię, ale mówię, bardzo fajne mydełko, bardzo, bardzo takie, no podpowiedzcie mi, wydajne, tłuste, więc nawet jak pędzel wpadnie mi cały, to mi wpadnie. No, więc mówię, to są brzytwy Eugeniusza, z tych brzytw takich całkowicie robionych od podstaw jego. Jego wyroby takie, które się rzadko gdzieś tam pojawiały, bo większość wyrobów, które zrobił, to sobie zawsze gdzieś tam chyba zostawiał. No, a też robił te wyroby, które robił, przerabiał brzytwy. No to, no ale to też wygląda taka sytuacja, że tak wygląda, że to jest w ogóle nieporównywalne, bo to jest produkt, który powstał od podstaw ze wszystkim, co tu jest. No, łącznie nawet właśnie z kartowaniem, bo tego, co się dowiedziałem od Eugeniusza, to on sobie. On ma swój piec do hartowania, więc już jest takim, można powiedzieć, pod tym względem samodzielnym człowiekiem i dlatego to jest też taka fajna sprawa, bo
to w tych uśmiechniętych brzytewkach fajne jest właśnie, że tą piętką podjeżdżam w takie miejsca, gdzie piętką nie podjeżdżam. I jest to przez to wygodniejsze. Dobrze. Tylko mówię, znowu to miejsce przyłożenia jest mniejsze w rzeczywistości. Jak podjeżdżam gładką, to znaczy nie uśmiechniętą, tylko prostą brzytwą, ja pieprzę. Super poszło. To jednak to miejsce przyłożenia jest większe i więcej mi zgala zarostu przy jednym przesunięciu. I tutaj sobie muszę takie poprawki robić, bo mówię, nie mam jeszcze tak obcykanego tego miejsca przyłożenia i w którym miejscu mi przy takim dużym uśmiechu, bo to już jest dobrze uśmiechnięta brzytwa, więc i tak właśnie tu na brodzie. Staram się uważać właśnie pięknie, żeby sobie przy okazji gdzieś się tam nie leciutko nie przyciąć, bo mówię, no, żeby mi się tak nie podwinęła gdzieś skóra, bo nie jestem tak przyzwyczajony jak do prostych brzytw. Przy tym pieprzyku, jeszcze tu pod nosem. O właśnie. I ostatnie przejście. Wąsa praktycznie nie muszę w ogóle nic poprawiać. Ogólnie świetnie, ale powiem wam, troszkę mi tak twarz odtajała. No i powiem wam, Eugeniusza brzytwa podoba mi się. Jest ostra, jest przede wszystkim bardzo piękna, bo podoba mi się zarówno te okładziny właśnie w tej brzytwie, jak i kształt blanka właśnie, który jest uśmiechnięty, bo bardzo fajna i uważam, żeby to by ta wielkość brzytwy ciut większa od 6/8, mniejsza od 7/8, bardzo fajna taka na start, żeby się uczyć ogólnie brzytwy, żeby sobie opanować brzytwę, bo mówię, większe brzytwy są trudniejsze do opanowania, więcej nam coś przysłonią, a taka brzytewka to jest akuratnie tak jak powinno być, a wpadaj pędzlu więc. Szyi, tylko tu gdzieś jeszcze na dole czuję, praktycznie już nie mam co poprawiać, ale oczywiście przejadę jeszcze, bo gdzieś tam wiadomo, jeszcze jakbym tak mocniej brzytwę docisnął, ale to już nie chcę tak robić, bo nie chcę się podrażnić, a wiem, że o właśnie tutaj w tych miejscach, a przy zimnej wodzie, a nawet już nie przy zimnej, już jest kurde gładź. Więc to taka jest sytuacja, a już mi się zaczyna lekko przyczerwieniać szyja, więc nie chcę już tak. Już nawet praktycznie tej brzytwy, to jak wiadomo, jak ją tak docisnę, to jeszcze coś tam usłyszę, ale to już jest przy dużym, no proszę Państwa, gładź. No, więc tak to wyglądałoby. Eugeniusz, już od razu mówię,
Bardzo Ci dzięki, bo naprawdę miłe, fajne golonko, naprawdę bardzo ładnym sprzętem, bardzo mi się ta brzytwa podoba, ale jeszcze jest tam ze dwie z czterech, które mi się bardzo podobają, a jedna mi się po prostu bardzo troszkę mniej podoba od nich, bo to wiecie, jak jest wybór z trzech, z czterech, to i tak zawsze, z ilu by nie był wybór, to i tak zawsze będzie tak, że wiecie, co chcę powiedzieć. Że jakbyśmy musieli wybrać, to wybierzemy zawsze tą jedną. Czy ta mi się bardziej podoba? Nie, chyba nie. Jest tam taka jedna, co mi się podoba. Jest tam taka jedna, co mi się... bardziej podoba, ale nie zmienia to postaci rzeczy, że wszystkie mi się podobają, że to są ładne brzytwy i, no i dobrze zrobione i tak jak mówię, no i golące. A już się dawno brzytwą nie goliłem, bo ostatnio się goliłem brzytwą na zlocie. W międzyczasie same maszynki i tam ze dwa razy chyba ma szawetka. A nie, była też chyba raz brzytwa, tak była raz. A brzytwą dlatego się nie goliłem, bo mówię, chcę pokazywać nowe rzeczy, a znowu o szawetki mnie tam co chwilę ktoś... co chwilę ktoś mnie o szawetki mędził, więc tak to wyglądało. Właśnie tu. O właśnie. Tyle, proszę Państwa. Jeszcze spod tego nosa. Proszę Państwa, tyle. Puczę brzytewkę delikatnie pod wodą. Teraz ją wycieram. Oczywiście tak blankiem w dół, żeby nigdzie się ta woda do piwota nie dostała. Przepłuczę twarz, poczekajcie i zaraz ją przejadę, tylko zimną wodą i zaraz ją przejadę. O, jednak na sam koniec leciutko tutaj dygnąłem. I przejadę ją po pasie. Golenie brzytwą tak mocno uśmiechniętą troszeczkę się różni. Nie mówię, że jest ani łatwiejsze, ani trudniejsze. One się różni, ponieważ mówię, ta część krawędzi tnącej, która nam przylega w prostej brzytwie, jest większa. Tutaj jest jednak troszeczkę mniejsza, ale w takich zagłębieniach tu te uśmiechnięte brzytewki się sprawdzają. Tutaj delikatnie się przyciąłem. Nie, tu nie miałem nic, po prostu przyciąłem się. Słaba technika golenia i chwyciłem sobie już na sam koniec, jak się pod woz goliłem. Ja pierniczę. No świetnie. Jeszcze nałożę wodę, przewercuję kilka razy, żeby ewentualnie jakieś kropelki, mikrokropelki wody, które znajdują się na blanku, żeby jeszcze zeczyć. Oczywiście, a brzytwę jeszcze nie schowam, bo ona sobie wyląduje u mnie gdzieś w jakimś takim miejscu, żeby nie przeszkadzała i żeby mnie nie strącił ze stołu, położę ją po prostu na komodzie, ona sobie tam będzie leżała taka po prostu, żeby w razie jeszcze czegoś tam sobie podeschła. A ja jeszcze robię tak, jak mam wsadzać do pudełek, że mam taką gruszkę do czyszczenia matrycy w aparacie i sobie przedmuchuję tu w miejscach tutaj właśnie tych piłocików, żeby w razie gdyby tam się jakaś woda dostała to. Proszę Państwa, w tym momencie jestem prawie po goleniu. No gładź. Tu sobie, o, w tym miejscu leciutko dygnąłem. Twi, coś takiego. Trochę można było
przemieszać, bo widzę, że ta jest rzadziutka i więcej mi tu takiego płynnego wyskoczyło. Może mieć kopa. Oj, ma. No i dobrze. Tak jak mówiłem, star jelly, one są i mentolowe w większości przypadków, ale są mocno, mocno alkoholowe, co mnie też bardzo cieszy, bo ja lubię takie bardziej alkoholowe wody. Oprócz tego, jak są mocno alkoholowe, o, tak wymałem, to poruszam od razu. Jak są takie mocno alkoholowe, to też dają nam znać, w których miejscach żeśmy się podrażnili. Na przykład mam tu leciutkie zaczerwienienie, gdzieś tu, ale to takie są mikroskopijne, ale są. W momencie, gdybyśmy się mocno podrażnili, o, gdzieś tu pod wąsem, gdybyśmy się mocno podrażnili, to będzie widać. Również jak są jakieś mikroskaleczenia, one pod wpływem alkoholu lubią się wyluzować i zaczyna gdzieś tam cięknąć z tego jakiegoś mikrozacięcia. Więc mówię, wbrew pozorom nie czułem tej twarzy, miałem taką troszkę zmrożoną i myślałem, że może coś więcej bardziej się podrażnia, a tu okazuje się, że jest całkiem fajnie, że poszło super. I tak jak mówię, Eugeniusz Piotrowski, Piomek Częstochowa, Eugeniusz Częstochowy. I powiem wam tak, jeszcze 3 brzytewki przed nami. Teraz będzie maszynka, 2 golenia, potem znowu Eugeniusza brzytwa. Będziemy takie przekładanie zrobić, żeby to wszystko miało ręce i nogi i żeby było troszeczkę rozmaicenie, żebym ja się też mógł golić właśnie brzytwami, a tym bardziej brzytwami, które są powierzone do przegolenia, o którym się golę pierwszy raz. W tej chwili gładzi idealna. Cieszę się jak piernik. Eugeniusz, tobie piękne dzięki. Kłaniam się do pasa. Wam oczywiście bardzo dziękuję, że chciało się wam luknąć na to golenie i tak jak mówię, dzisiaj jedna jedyna nowość tylko była, nie chciałem ją niczym przysłaniać, nie chciałem brać nowych mydeł, które jeszcze mam, bo gienka brzytwy jeszcze tego rodzaju, no i w ogóle brzytwa zasługuje na największy szacun, no co tu dużo gadać, no nie mówię, że brzytwiarze, tylko brzytwa, bo te urządzenia mi się wizualnie najbardziej podobają, bo tutaj nie broń Boże, nie dezawołuje nikogo, że ktoś się goli brzytwą, a ktoś inny właśnie maszynką. Obojętne mi to, tylko mówię, dla mnie największy szacun jest dla brzytwy. Mi się brzytwy ze wszystkich urządzeń najbardziej podobają. Maszynki bardzo mi się podobają, ale brzytwy są cudne i koniec. A kto się czym goli? Wolność Tomku w swoim domku. Gólmy się, czy nam pasuje. Rób ta, co chce ta. Dobra, bardzo wam dziękuję. Poniedziałek oczywiście. Za mną już jest poniedziałek, ale przede mną, no już pomijając ten poniedziałek, jest cały tydzień, więc sobie też dodaję takie otuchy, żeby nam ten tydzień jakoś przeleciał znośnie. U nas pada śnieg, deszcz, śnieg, jest syf po prostu. Nienawidzę tej pory roku, nienawidzę zimy, a jak już ma być, to fajnie, jakby był mrozik i śnieg leżał, ale tak rzadko się zdarza, więc po prostu jednym słowem od syfa, jeżeli chodzi o pogodę. A teraz jeszcze raz wszystkiego dobrego. Geniu, dziękuję wam, również dziękuję. No i co, do zobaczenia, myślę, że za 2 dni, żeby ciachnąć dwudniowy zarost nową maszynką, którą się nie goliłem. Gdybym nie zdążył, to pewnie za 4, żeby ciachnąć na przykład 4-dniowy, bo plan jest taki, że będę maszynką się golił raz dwudniowy, raz 4-dniowy, czy tam 5-dniowy zarost. Lufa strzała, do widzenia, hej, cześć, żegnam was czułem.